Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Jestem Yuken, a to 27 odcinek Supermarket Simulatora. Moi drodzy, ten odcinek zdecydowanie można by zacząć słowami. Niezły galimatias Yuken narobił. Ale zrobiłem to, moi drodzy, specjalnie dla was. Chciałem zobaczyć, czy to da się, tak? Czy te kartony będą znikały. No niestety, zła wiadomość dla mnie przynajmniej, bo was to może ucieszyć, jest taka, że nie znikną i siłą rzeczy będę musiał to sprzątać. Ale skąd ten galimatias? Skąd ten bajzel? No, moi drodzy, to jest oczywiście nawiązanie do poprzedniego odcinka. Jeszcze was trzymam w niepewności. Drogi widzu, w poprzednim odcinku robiliśmy konkretne zmiany w sklepie. Przede wszystkim wprowadzaliśmy te licencje na już. Właściwie no ostatnia licencja nam została na poziomie 90 do kupienia. I w związku z tym, że chyba 4 licencje w poprzednim odcinku kupowaliśmy, trochę rozbudowywaliśmy ten sklep, no ja stwierdziłem, że trzeba to troszeczkę przeorganizować. No i moi drodzy, niby już miałem przeorganizowane, niby już miałem odcinek nagrywać, ale dosłownie chwilę później weszło coś, co zryło mi pozytywnie oczywiście psychikę i stwierdziłem, że muszę to mieć w swoim sklepie. Także zapraszam. Moi drodzy, co my tu mamy? Zmiany w sklepie nastąpiły takie. Już dobrze mi to wszystko działa, po prostu zmieniłem tryb biegania, żeby wam się w głowie nie kręciło, więc będę poruszał się w taki dość powolny sposób, ale dzięki temu nie będzie wam się kręciło w głowie, jak chodzę między regałami. Moi drodzy, kasy ustawiłem w ten sposób. I jakoś ta forma dała nam przestrzeń, bo w ogóle co było założeniem tego przemeblowania całego? No, założenie było bardzo proste, ponieważ już coraz więcej klientów będzie nasz sklep odwiedzało. To, że, i wiedziałem, że tych regałów już no jakby więcej nie będzie trzeba. Gdzieś wiadomo, została już tylko jedna licencja. No to w tym momencie już mogłem zacząć, że tak powiem, się rozpychać z tym wszystkim, czyli dążyć do tego, aby alejki, aby przestrzeni było jak najwięcej. Ale co my tu mamy, moi drodzy? Czy wy to widzicie? To jest ta świeżynka. I tak jak odwieczny problem miałem z tymi dziadowskimi ziemniakami, które swoją drogą uwielbiam w każdej postaci, czy to frytek, czy pire, ale no był problem z nimi. No nie powiemy, że nie. No to samo ze srajtaśmą. No i problem się, kochani, sam rozwiązał. Weszły takie palety. I zobaczcie, ile na taką paletę wejdzie. Nie chcę was skłamać, ale jeśli dobrze pamiętam, no możemy policzyć. Czekajcie, ta paleta 3 i 4, czyli 12, no tak, 36 mamy całościowo, czyli 12 wchodzi ziemniaków, czyli 3 kartony, moi drodzy, wchodzą na jeden rządek. Czyli zobaczcie, ile tu mamy kartonów ziemniaków. Także problem ziemniaków został już rozwiązany. I to samo, słuchajcie, zrobiłem z papierem toaletowym. No, słuchajcie, w każdym supermarkecie gdzieś jakaś paleta na środku stoi. No, może nie w tych jakichś Wołszonach chyba nie widziałem. No, ale jak się idzie do Biedronki, przecież palety stoją. Więc stwierdziłem, dlaczego by nie? Jeśli tutaj mam problem z tego rodzaju produktami, które są dla mnie zbyt wielkie i zbyt mało ich wchodzi na półkę, dlaczego by tych właśnie takich kłopotliwych produktów nie wstawić na paletę i rozwiązać sobie w ten sposób problem, a co za tym idzie, może poświęcić pół regału tylko na magazynie. Oczywiście weszły w poprzednim odcinku 2 papiery toaletowe, więc jeszcze na magazynie ich no, miejsca nie znalazłem i właśnie dziś niestety będziemy w tym magazynie coś niecoś działali. Natomiast na szybko wam powiem, jak to tutaj właśnie rozwiązałem. Więc kasy są tak, czy to dobrze działa? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, moi drodzy, że tak. No jak widzicie, no kasy nie mamy za dużo, bo raptem 7 tysięcy. I mówię o kasie na koncie, a nie o kasie, która stoi. W końcu piątej kasy na razie odpuściłem. Ja stwierdziłem, kochani, że w ogóle piątą kasę to możemy sobie pozwolić, jak już będzie ta totalna rozbudowa na full, bo wtedy będzie jeszcze więcej przestrzeni. Ale zobaczcie. Zostało to tak zrobione i pewnie pewne rzeczy nie będą wam może pasowały w stosunku do tego, co było. Totalnie wszystko przestawiłem, ale już wam tłumaczę dlaczego. No bo tak jak mówię, założeniem było no, dać dość dużo przestrzeni. No może między paletami no, jest troszkę ciasnawo, no ale to i tak w porównaniu z tym, co było, jest tutaj niebo a ziemia. Nadal celem było zachować oczywiście jakąś tematykę działów,
I to był chyba największy problem, no ale trzecia najważniejsza rzecz, która składa się w całość, a jest związana z dwoma poprzednimi, to oczywiście wszystko dostosowane do tych polskich produktów. Bo, moi drodzy, my tu korzystamy z polskich produktów, z polskich tekstur, a więc kilka produktów troszkę zmieniło swoje przeznaczenie, więc przez to musiałem się dostosować. No i tu mamy dział chemii, którym jest no, szeroko pojęta chemia od pasty do zębów, po szampon, po mydełko w płynie, czy różnego rodzaju tam środki czyszczące, tabletki do zmywarki. No i wiadomo, wasza ulubiona sraj taśma, moi drodzy, która też jest zawsze, jak wiecie, z nią problem, bo gdzie ją wstawiać. A tak, myślę, że jeżeli pół regału na to przestawię, czyli łącznie cztery kartony na połówce regału wejdą ze sraj taśmą, no to pracownicy będą mi to uzupełniali, a ja będę sobie domawiał na magazyn. Nie będę się ze sraj taśmą rozpychał. W międzyczasie, no tutaj wstawiłem te ziemniaki, bo nie miałem lepszego miejsca. Uważam, że przy kasach mogą stać, chociaż wiadomo, że pewnie tu powinien stać regał z jakimiś batonikami, innymi rzeczami, które zazwyczaj przy kasie można znaleźć, no ale to przecież nasz market nie musi być w 100% odwzorowaniem prawdziwego, realnego marketu. No u mnie stoją ziemniaki, moi drodzy. No akurat było tu miejsce i mi ono pasowało. Powiedzmy, że nazwijmy to gówno malejką, o ile można tak powiedzieć, to tu po prostu wrzucałem produkty, które można nazwać pospolicie różnego rodzaju słodyczami lub te oushi. Po prostu nie miałem co z nim zrobić. Kolejny, moi drodzy, dział, no to akurat udało mi się to w miarę dopasować, aczkolwiek też się okazał troszeczkę za duży, bo zostało mi tutaj, zobaczcie, no dwa regały mi zostały. Myślałem, żeby to skrócić, w końcu ostatecznie tutaj wrzuciłem, zobaczcie, karmę dla kota i karmę dla psa na dole. Może tą karmę dla psa jeszcze gdzieś dorzucimy. Zobaczę, moi drodzy, ale chyba tej karmy też wystarczy, bo jak widzę, jest jej tu 16 i 16,32. Natomiast to mi troszkę zostało. No nie mam w tej chwili, moi drodzy, jakoś specjalnie pomysłu, jakby można to przebudować. Wpadł mi oczywiście taki pomysł, żeby być może... Tutaj, skoro tak jest, no to ten jeden regał wywalić i jakoś... Czekajcie, może to... Aha, bo to jest połówka. Dobra. Wiecie co, bo wpadł mi do głowy taki pomysł, żeby tu zrobić przejście. Może byśmy tu dali w ten sposób też więcej przestrzeni. Ale nie wiem, czy to coś da. No ale to wtedy jeden regał byśmy wywalili. No ale i tak jest jeden za dużo. Ta połówka, słuchajcie, mogłaby sobie zostać. No może być tu przejście. O, zobaczcie. Moi drodzy, w sumie może być tu przejście, bo tu nic nie tracimy, a tam się książki zaczynają. O, proszę bardzo, myślę, że tak może sobie być. Będzie trochę więcej takiej przestrzeni, a będzie jednocześnie przejście. Czemu by nie? No bo raczej tego regału, na razie go oczywiście spakujemy. I tak jak mówię, moi drodzy, nie laguje mi nic. Ja mam, poustawiałem sobie wiele rzeczy za pomocą moda i ten tryb, w którym ja się teraz poruszam, został, moi drodzy, przeze mnie spowolniony. Ja sobie spowolniłem swoje ruchy, że tak powiem. Czyli nie biegam, a po prostu chodzę. Dobrze. No to widzicie na odcinku właśnie pewną rzecz. Też mi się udało fajnie ogarnąć, czy idąc tym samym tropem moglibyśmy tam na końcówce to połączyć. Wiecie co, no teoretycznie tak. Teoretycznie tak. Kurczę, bo zaraz... Ale czy ja wiem, czy to tyle ganków musi być? Czy to komuś coś zmieni? Słuchajcie, teoretycznie tak, bo tu znowu mamy pusty regał na końcówce. Znaczy, tu jest akurat cukier, no ale wiecie, cukier można by gdzieś przestawić. Ale na razie nie grzebmy może. Wiecie co, może na razie nie będziemy tak grzebać. Zobaczmy, co mamy w ostatnim regale, bo jeżeli tak by było, to oczywiście moglibyśmy to zmienić i zrobię to razem z wami. Wiecie, że chyba to zrobię? Bo ten regał generalnie, jakbyśmy wywalili, to by kompletnie się nic nie stało, bo tu są ziemniaki, przy czym z drugiej strony niestety są lodówki. No ale to można by też inaczej rozgarnąć. Czekajcie, tylko żeby zaraz się okazało, że jakiegoś produktu nie mam. Zaraz, moi drodzy, się wszystko okaże. Będę musiał po prostu poprzestawiać znowu. No uwielbiam to przestawianie z tych półek, no ale co zrobić? Aha, i tutaj jest karma. No dobrze, to słuchajcie.
Niech i by tutaj sobie szła ta karma, to tylko teraz tak, zamieniając... No, kaszka koło książek to raczej średnio, chociaż wiecie, no... Tutaj teraz karma stoi obok książek. Tak sobie pomyślałem, żeby jakieś regały zamienić. Jak widzicie, staram się to na maksa wszystko równo już w tej chwili układać. Znaczy ustawiać oczywiście regały, żeby to naprawdę, naprawdę jakiś sens miało. Wiecie, to no już tym trasowo, jak stawimy ten cukier koło tych książek, się myślę, że nic nie stanie. Bo powiem wam szczerze, teraz mi się nie chce tego tak przestawiać, bo wam ten odcinek będzie po prostu za długo trwał. A ja właśnie wpadłem na taki pomysł na odcinku. No i cóż, moi drodzy, no to wtedy te połowiczne półki też by się tu nadały, ale jeżeli już byśmy szli tym tutaj tropem myślenia i rozumowania, to byśmy musieli coś, kurczę, z lodówkami zrobić. Widzicie, to już nie będzie wtedy tak hop-siup wszystko, jakbyśmy sobie życzyli, czyli jeżeli chcielibyśmy to... Ale mam też pewien pomysł. Moi drodzy, mam pewien pomysł. Mam pomysła. No zobaczcie, bo niektóre takie rzeczy również można tu wstawić. Nawet ten cukier by mógł tak na upartego wtedy tutaj stać. Ale nie wiem, co dalej. To bym musiał jeszcze przemyśleć. Z czego wynika ta długość regału, moi drodzy? Bo tu musi być jakaś połówka wstawiona na bank. A, bo te regały tu są dalej. Okej. Ale czy ja bym to chciał przestawiać? Tu bym nie chciał. A czy tu bym chciał aż wiele więcej? No tu byśmy więcej miejsca mogli też mieć, ale z drugiej strony, moi drodzy, czy my musimy się a tak z tym szczypać? Zaraz się okaże, że na pewno zaraz coś nagrzebie, widzowie. To już możecie być pewni, że zaraz coś nagrzebie. Tutaj to mąka to tak niekoniecznie, chociaż mogłaby być na małym regale. Myślę, żeby się nic nie stało. Czekajcie, moi drodzy, czekajcie. Ja nie wiem, czy aż tak zamrażarka z kurczakami jest mi na pewno potrzebna. Mam pewien pomysł, a spróbujmy na razie zrobić to tymczasowo tak, dopóki nie... Dopóki, słuchajcie... A wiecie co, że tu może być węższe przejście? Kto powiedział, że wszędzie musi być tak... Tak szeroko? Aha, bo te regały... No dobra, to tu te lodówki nic nie da nam, że ja tak upycham. To siłą rzeczy lodówki muszą już tak iść i ani kroku tutaj nie zaoszczędzimy. No to dobrze, będzie więcej przestrzeni nawet. Widzicie, już kombinuję. Ja jakby na spontanie dużo rzeczy robię, jak powiem wam szczerze, zupełnie, kompletnie, moi drodzy, nie miałem w planach tego robić. I teraz tak, ten regał z mąką mówiłem, że chciałbym raczej zostawić, aczkolwiek jeśli wstawiłbym tu połówkę, to na tą połówkę by ten regał z mąką wszedł. Nie musi ta mąka być na całości, chyba że tu połówkę... Dobra, mąkę akurat przestawimy, moi drodzy. Czekajcie, ja to zaraz ogarnę. No i nie wiem co, no to makaron wtedy tu by był. Dobra, dwie połówki musimy kupić, a najlepiej trzy. Widzicie? Jeszcze wam nie zdążyłem dalszej części pokazać naszego marketu, a już kombinuję. Jak koń pod górkę, ale to też jest troszeczkę przygotowywanie się, moi drodzy. Jest to troszeczkę już przygotowywanie się do naszych tutaj zmian. Tutaj akurat jeśli chodzi o te produkty, no to już palety więcej wiadomo, żebym nie chciał dawać, bo nie ma to sensu. Trzy połówki chciałem kupić, jakkolwiek to brzmi, i nie mam na myśli flaszki. Trzy połóweczki, oby teraz się coś nie zbagowało, bo czasem się coś... O, dobrze, działa, okej. No, moi drodzy, no nie wiem czemu tak teraz kombinuję, ale tak stwierdziłem, że... O, zobaczcie, tu też jest tak fajnie, bo jest tak więcej przestrzeni. Tutaj będzie troszkę ciaśniej, jeśli bym miał iść w ten deseń. I ja nie wiem, czy ta półka tu na pewno musiałaby stać. Troszkę ciasno, ale z drugiej strony wcześniej nie było w ogóle przejścia, a teraz ono będzie. Więc jakby nie patrzeć... Jakby nie patrzeć, moi drodzy, to jest to jakaś opcja. Zobaczmy tutaj przy tych... Bo tu koniecznie bym chciał. Tu bym koniecznie chciał. Chyba, tu, że tu zamrażarkę wstawimy. Tą brakującą jedną.
No, można by tu zamrażarę wstawić, powiem wam szczerze, a tą mąkę wstawić tu, tylko jak widzicie, nam się teraz troszeczkę wszystko rozjechało. Aj, to czekajcie, jest jeszcze jedna opcja. Nie chciałbym tej zamrażarki już, słuchajcie, wywalać, bo... O, może zrobimy tak po prostu. Może zrobimy to tak i będzie gitarka. No może sobie stać zamrażarka. Przy czym, czy ten regał połowiczny jest nam tu potrzebny? Tu bym tak już na siłę, bo go nie wciskał. Ale czy tu? To jeszcze się, słuchajcie, zastanowię. No na razie, no nie, za ciasno tu będzie. Bez sensu, ale chciałem gdzieś ten makaron, słuchajcie, przerzucić. A, bo tu mąka, to ta zamrażarka, ach. Dobra, no to powiedzmy na drugą stronę się przerzuci tą kaszkę. Ale mąka mnie interesuje najbardziej. Cukier sobie może stać tu, spoczko. Albo tu. To wiecie co? Tu musi być regał z mąką. Tu nie ma innego wyjścia. Co by tu nie robić, my tu już nic nie, akurat w tym regale jednym nie nakombinujemy. Więc na razie go tymczasowo tam oddajmy. A! Niech wykupią. Słuchajcie, no najlepszą metodą, moi drodzy, na opróżnienie regału są klienci. Co ja będę przestawiał, ustawiał, bawił się? No na razie tymczasowo tak może stać. Chyba, że tu połówkę lodówki się by wstawiło. W sumie to jest połówka? Nie, to nie jest połówka. Także zostaje nam jeszcze tutaj kwestia gdzieś tego makaronu. Zestawienia i tej kaszki. Na razie ten cukier może sobie stać. No ale to można tu zestawić i będzie po problemie. Makaron, kaszka i się... Tylko zostanie problem, moi drodzy, z tą jedną zamrażarką. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że mamy jedną zamrażarkę z kurczakami. Czy my dwie potrzebujemy, skoro tyle tych kurczaków wchodzi do zamrażarek? Ja słuchajcie, kiedyś kupowałem dużo tych zamrażarek tylko i wyłącznie z jednego powodu, że one mało kurczaków, bo pamiętam, że jedna zamrażarka wtedy 4 kurczaki chyba mieściła. No i to był główny powód, że po prostu ciągle mi się one kończyły. No i to był powód, nie? To był powód. Cukier może sobie stać koło książek, to tam wiecie, a makaron zaraz przestawimy. Jeszcze nie wiem gdzie. Aha, tu mieliśmy na drugą stronę to przestawić. To jest jakaś kaszka, no i gitarka. To nie jest to? Nie, to jest jeszcze coś innego. To hop. Tutaj są... A ja wiem, tam różnica, gdzie kaszkę postawię. Tu obok się wstawi, dobra, tam. Będziemy się, moi drodzy, szczypać. Czasem człowiek się za dużo szczypie, to jeszcze gorzej to jest. No i co, lepiej tak biegam, nie? To w ogóle wam tak się w głowie nie kręci, moi drodzy. A prędkość sobie naprawdę dobrałem, to wszystko ręcznie poustawiałem w modzie, też tych naszych, o, magazynierów troszeczkę też. No i co jest, teraz się weź tu znajdź, tu jest jakaś kaszka, to będzie to, kaszka w 7 zbóż, dobra, mamy ją. To kaszka miała być tu. Obok tego, czokotubki. Tam wiecie, ta czokotubka, no jakby teraz też domyślnie mogłaby stać. Ale już wiecie, nie będę tam przestawiał, bo domyślnie by mogła stać na tym regale takim jakimś zewnętrznym, że tak powiem. Ale już tam o takie detale się nie będziemy, moi drodzy, tutaj teraz, że tak powiem, targować. Tylko żeby mi mój pracownik nie przyszedł, ja wyłączyłem tego moda, słuchajcie. Bo za dużo tych... O właśnie, tego się obawiałem. No to ci gnojku zaraz oddam. To ja ci, gnojku, zaraz oddam to na magazyn. Czekajcie. Cyk. Ja mu to zaraz oddam na magazyn, żeby on mi tu nie uzupełnił. Trzeba szybką akcję robić, wiecie. Na zasadzie, że trzeba go wydymać. To tak niedosłownie. Mam nadzieję, że tutaj on mnie nie... Aj, 2 zostały. No dobra, uzupełniaj sobie, chłopie. I tak ci to zaraz oddam na magazyn. No i co? I żeś sobie uzupełnił, no to proszę bardzo, masz z powrotem na magazyn. Cyk. Oj, nie można, bo on nosi. Dobra, widzicie? To jest niestety błąd tego moda. Dobra. A poza tym już nic nie uzupełnisz, bo już nie ma regału.
Oni są teraz bardzo szybcy i wiecie, trzeba mieć na karku oczy dookoła głowy, przy czym tak jak mówię, moi drodzy, ja to wyłączyłem, słuchajcie, te... Ech, rzuciłem i... po prostu wyłączyłem tego moda do stopowania, chociaż on jest fajny, nie powiem, ale jakby za dużo tych modów miałem i starałem się je tak po prostu ograniczyć do jakiegoś totalnego minimum. Oto tutaj makaron w takim razie wstawimy. Niech sobie chłop pobiega i to pouzupełnia. Dlatego jak już macie taką sytuację jak ja, to zobaczcie, szybko akcja, z jednej półki ściągacie, a my odwrócimy jego uwagę, niech on przyjdzie tutaj uzupełniać. O. I wtedy jest duża szansa, że przyjdzie tu. No nie chcę, wiecie, a co do ziemniaków, no to... To później się je przestawi, ja sobie regał schowam, później je sobie na paletę po prostu zrzucę. O, widzicie, już Gałgan jeden uzupełnia gagatek. No i pięknie, i pięknie. I pięknie, zaraz mu ten karton jeden oddam. Taką sobie metodę wybrałem, bo tutaj jest szybka akcja, słuchajcie, potrzebna. Tak jak staram się robić szybkie odcinki, aczkolwiek ostatnio one są coraz dłuższe, no ale widzicie, że się dzieje naprawdę dużo i nie da się pewnych rzeczy, moi drodzy, ogarnąć tak w 10 minut, a uwierzcie mi, lub nie, już wasza decyzja, drogi widzu, twoja decyzja, czy mi uwierzysz, ale długo. Długo mi to, słuchajcie, zajęło. Poza odcinkiem. Dobra, dobra, no to zobaczcie. I w ten sposób możemy... Nie wiem, co mi to dało, zaraz się przejdziemy i ocenimy. Już tam ten cukier zostawiam, wiecie, cukier to tam co może stać w zasadzie wszędzie, tak? Moi drodzy, tu jeszcze jakaś zamrażarka. Aha, bo ją schowałem, dobrze. Ja tak czasem z przyzwyczajenia shift klikam, ale staram się tego nie robić, żeby nie dać wam oczopląstu. No tu ewentualnie, ale czy jest sens jeszcze zamrażarki? Słuchajcie, każdy produkt ma jedną zamrażarkę. Nie wiem jak tam z lodówkami, bo powiem wam szczerze, lodówek jeszcze nie sprawdzałem i nie wiem, czy to dobrze ogarnąłem. Natomiast no tu mi się to tak średnio podoba, no ale na razie ta mąka tak musi być. Już nie chce mi się, słuchajcie, przestawiać, a poza tym... No kurczę, to też tak tutaj w sumie bez sensu. Czy to tu nawet te regały nie muszą w tej chwili być, te połówki. Tak wam powiem szczerze, to te połówki tu nie muszą być i może być tak. I czy nie jest, moi drodzy, od razu więcej przestrzeni? Nie wiem, czemu to zrobiłem, to przejście tu, ale tak... Zobaczymy, słuchajcie, jak się rozbudujemy jeszcze. Bo jeszcze te sekcje nam zostały, ostatnie już, naprawdę ostatnie. Ale to myślę, że już będzie taka, wiecie... Ostateczność totalna. Dobrze, moi drodzy, no to co? Pewnie otworzymy sprzedaż, a ja sobie muszę podziałać na magazynie, ponieważ te wszystkie nowości, które... przyjechały, jak się pewnie domyślacie, na magazynie ich nie ma. Natomiast kończąc naszą oprowadzanie was, no to tutaj mamy dział z książkami, poprawiony. Tutaj są różnego rodzaju płatki. Płatki właśnie kukurydziane, no to po drugiej stronie to mleko, no bo jak z płatkami ktoś je mleko, no to myślę, że pasuje. Jakaś tam tutaj jest bebiko mleko jakieś modyfikowane, to pewnie dla dzieci. Tu jakieś tam też wafelki ryżowe, no to myślę, że pasuje koło siebie, nie? Chrupiące gwizdki. No tutaj jedynie ta czekotubka i ta kasza i ten makaron, no bo makaron mamy w tym momencie jeden. I to od razu wam powiem, że jakby no nie mam pretensji do twórców tych polskich tekstur, bo zrobili to kapitalnie, ale teraz dopiero sobie człowiek uświadamia, jak mało produktów jest ogólnie, no bo żeby oni mogli podmienić, to muszą mieć taką możliwość stworzoną przez Supermarket Simulatora, tak? I... Dopiero teraz widzimy, jak mało tych produktów sam supermarket nam zapewnił. Jakby zapewnili więcej, to z pewnością by było lepiej. Nie wiem, nie podoba mi się ta końcówka, ale wiecie co, nie będę teraz nad tym siedział, moi drodzy. Słuchajcie, nie będę teraz tam siedział jakoś przez... Ja to jakoś wymyślę, zobaczymy, bo to też się pewnie okaże, jak... To się, moi drodzy, też wszystko pewnie okaże, jak my... Jak my tutaj jeszcze tą rozbudowę zrobimy, no bo skoro teraz była ta część, to teraz chyba będzie ta na wprost, tak mi się wydaje, bo zazwyczaj to tak jest, więc tu już tam ten kawałek sobie na razie olejmy. Nie chcę już, wiecie co, tak na razie
jakichś kombinacji alpejskich robić i wszystkiego 100 razy przekładać. Ja, słuchajcie, otworzę sprzedaż, bo trzeba troszeczkę budżet podreperować, bo ten budżet nie jest niestety na najlepszym stanie. No, inwestycji było naprawdę sporo. No i teraz zobaczmy magazyn. Kochani moi drodzy, w magazynie... Ja tu muszę teraz podjąć decyzję, gdzie co ma stać. Generalnie z chemią się teraz nic nie zmieniło. Natomiast postanowiłem dokładnie przyjrzeć się tym kartonom, które są... tak zwanymi małymi, znaczy dużymi kartonami, o, na przykład, czyli takie trzyby. Że po prostu pół bym chciał regału tym zapełnić, więcej bym nie chciał. O, tu widzę, książki się posprzedawały. Ale czy nam starczy na to wszystko kasy, widzowie? Obawiam się, że może być ciężko z kasą. I tam na dole coś miałem jeszcze... powkładane i teraz już nie pamiętam, co to było. Nie pamiętam, co to było. Aha. No, powiem wam, że może być problem. Może być problem. No teraz nie wiem w sumie, po co ten towar tak aż domawiam. Teraz tak, na dole były ziemniaki i widzicie, z tymi ziemniakami to ja też chcę zrobić tak, żeby... no powiedzmy, nie było ich za dużo. Tu może generalnie się nic nie gryzie, jakby... Nie chcę już, słuchajcie, tutaj przestawiać. Tu mi pamiętam, że został na końcu ten regał i ja go z miłą chęcią, słuchajcie, już zwolnię z tych produktów. Czekam, aż one się wyprzedadzą. Tutaj tak dużo kurczaków mamy, bo musiałbym dodać jeszcze jakieś produkty. Tu mi jeszcze jeden regał został, to pewnie na coś spożywczego. Mąki wszystkie mamy i zobaczcie, tu też, tu są wody. Nie wiem, czemu wody nie było w ogóle w lodówce, czy to jeszcze jakaś inna trzecia woda. No tak, jest trzeci rodzaj wody jeszcze, widzowie. Ale no nie będę z powodu jednej wody, słuchajcie, wszystkich napojów przestawiał. Zresztą polecam wam czasem po prostu przestawić regał, zamiast przestawiać produkty na regale. I uwierzcie mi, że ja to robiłem w taki sposób, jak no dzisiaj to akurat, jak widzieliście, troszkę inaczej, ale no tych soków to jest troszeczkę dużo, no ale dobra, niech będzie. Ziemniaków na razie nie domawiamy, tego co jest na dole nie, ale piwko jak najbardziej, słuchajcie, domówimy, bo z tym piwkiem będzie problem. Pizza, tak? Widzicie, tu się nic nie zmieniło, jakby gatunkowo nadal jest w zasadzie tak jak było, tylko na przykład będę musiał gdzieś wstawić drugi rodzaj chipsów, ale to za chwilę. Domówię po prostu ten towar, żeby już widzieć, jak to się zapełni. Tutaj na razie nie, bo aż tyle kasy nie mamy. O, widzicie, whisky nam się posprzedawało. I no już teraz po prostu takie coś jak chipsy, czy nie wiem... Bo papier toaletowy, to ja wam powiem, że mam pomysł po prostu taki... misterny. Dobra, sok był. Taki mam, słuchajcie, widzicie, jak ładnie mi pracownicy chodzą, biegają. Znaczy, to jest, myślę, takie realne tempo. Sam ustawiałem tempo tych... tych magazynierów, bo tak jak kasjerzy zbyt wolno kasowali, było to no, też nierealistyczne. Tu jest jakiś serek, się widzicie, ale serek obok mleka, myślę, że wiejski pasuje. Tutaj jakiś jogurt, tutaj ta śmietanka. Także już wiecie, nie będę ja tutaj jakoś to na to się, nie wiem, spinał. O, zobaczcie, margaryna. Tylko jeszcze oczywiście rzeczy, od razu wam mówię, moi drodzy, że rzeczy... będące w lodówkach na samym sklepie nie przestawiłem, nie? Także rzeczy na sklepie są tak jak były. Tutaj czekam, aż się trochę kurczaków sprzeda. Ja zobaczę, jak to jeszcze sobie tutaj ułożę. Na pewno chciałbym... O, tych jest mało. Wiecie, to tak jakby... Nie ma dla mnie jakiegoś znaczenia, że kaszka będzie obok makaronu, że nie będzie to jakoś, nie wiem... super tam tematycznie, tak, no bo ważne, żeby tylko chemia była od tego oddzielona, a widzicie, frytki czy ten, no nie będę się spinał o to, bo to moim zdaniem nie ma kompletnie sensu. Tych papierów już może być mniej, więc możemy to zrobić tak.
Bo papiery to tak generalnie zobaczycie później, że będę starał się tylko tak, dosłownie cztery kartony, będę starał się, żeby było papierów. Dobra, no tutaj jak widzicie, coś też się posprzedawało, no na przykład cukier obok soli, no z drugiej strony, czy na sklepie czasem nie znajdziesz cukru obok soli, czy mamy się aż tak, widzowie, czepiać o takie, wiecie, rzeczy. Myślę, że o, tutaj też cukier puder bym chciał. Także to myślę, że tam możemy sobie akurat na to oko przymknąć troszkę, nie? Zobaczcie, tu są kawy, inka. To jest tylko magazyn, tutaj wiecie, pracownicy mają chodzić, ja tylko mam chodzić, klikać. Tutaj na dole karma dla psów, no ale to akurat myślę, że jest spoko. Torcik wedlowski. Już się przyzwyczaiłem, bo widzicie, no na początku mogliście mieć takie wrażenie, jak wam pokazywałem swoją reakcję na tego moda polskich produktów, to mówię, to nie była absolutnie krytyka chłopaka, znaczy krytyka, jeśli chodzi o to, że tam na przykład sól zmienili z Tigerem, co mi tam, czy z czymś innym, z Blackiem akurat. No to mi się średnio podobało, no to tak najbardziej może krytyka była, przy czym wiele innych rzeczy to była moja taka reakcja, taki troszkę bym powiedział szok na te zmiany. I może dlatego tak reagowałem, ale teraz już się przyzwyczaiłem i decyzja jest taka, że ja nie będę, moi drodzy, tutaj przestawiał magazynu, bo to jest tylko magazyn, tak? I jakby to nie ma tutaj znaczenia w moim odczuciu. Dobra, chyba wszystko mamy, słuchajcie, ciekawa jaka kwota zamówienia, no trochę nam przybyło na szczęście na kasie, bo mieliśmy siódemkę, mamy 14, czyli by wynikało, że już zrobiliśmy 7000 obrotu, moi drodzy, przez te produkty, tak, i od razu mówię, nie mam moda Morcus Thomers, nie ma go, patrzcie ile kasy, tylko 1000 już mi zostało, powoli wracamy, słuchajcie, taki powrót do przeszłości, nie, kiedy się człowiek o kasę martwił. No i zobaczcie, moi drodzy, no i oczywiście czegoś tam nie mogli znaleźć, wiadomo. Zobaczcie, przez to, że trochę mniej światła, no to jest i tutaj teraz ciemniej, ale też tak nie laguje. Widzicie, i kasjer w tym momencie kasuje w taki sposób, no bym powiedział, no realistyczny, nie? Nie za szybki, jakiś za bardzo ułatwiający, ale też nie za wolny, jak to oni kasowali. Także fajnie. Jak widzicie, klientów nie mamy za dużo. Nie mamy za dużo, chociaż pewnie kolejki do sklepu będą, ale to zobaczymy następnego dnia, bo moi drodzy, jeszcze troszkę pracy przed nami, także jeszcze chwilę odcinek potrwa, nie bójcie się. Zresztą pisaliście nawet w komentarzach, widzowie, że no, dłuższe odcinki odpowiadają, także bardzo mi miło, drogi widzu, kłaniam się tobie niziutko, pozdrawiam cię, lub drogawicko, pozdrawiam cię serdecznie, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. My jeszcze nie kończymy, bo jeszcze tu mamy do ogarnięcia z tych nowych produktów, które teraz muszę po... Już teraz pewnie nie zamówię, bo już jest po 21, bo tego moda, słuchajcie, też wywaliłem, jakby mi to... nic tu, widzicie, zamknięte. Mi to nic tu nie zmienia w tej chwili, jakby... Musiałem sobie po prostu... jakby to wytłumaczyć wam najprościej. Musiałem dość mocno, moi drodzy, przeorganizować sobie, przemyśleć przede wszystkim, które mody chcę, a jakich nie potrzebuję. Bo po prostu niektórych miałem za dużo. O, bo tu jeszcze jakiś jogurt jest. Stevia, kakao, czekoladki, zupka chińska, baton. Książki wstawiłem już na półki i teraz będzie kwestia po jednym papierze toaletowym. Dosłownie z każdego po jednym. Tu są te napoje, tu jest Nutella. Nie wiem, słuchajcie, czy ja znajdę miejsca tyle. Dotąd. No troszkę tego jest. I reszta wszystko już było. Aha, dobra, dobra. Tylko bez tego, bo to muszę sam wyznaczyć te miejsca. No nic, to jak zrobimy nowy dzień. Ale tu jeszcze widzę, że sprzedaż jest. No nie mogli czegoś znaleźć. Tylko ciekawe, czemu tytan od kamienia, czy nie mogą znaleźć. Czekajcie, tytan od kamienia, czy to jest albo... Chyba, że to ja dałem ciała i się skończyło. Coś mi się, widzowie, wydaje, że... Musiałem wywalić regał. Tytan, a nie, to... A to jest odtłuszczacz, dobra. Czyli to nie jest odkamieniacz, to odkamieniacz był ten. To jest tytan odkamieniacz.
I tego nie mogli znaleźć, czyli tą paletę musiałem, widzowie, może źle ustawić. Ale tu gościu kupuje, no zobaczcie. Kupił. Nie, bo tak może myślałem, że źle paletę ustawiłem, nie? Czasami tak jest, jak coś źle ustawicie, to klienci nie mogą znaleźć. To jest oczywiście w 100% wtedy wasza wina. No, powiem wam tak, czekajcie. Tradycyjnie wskoczmy sobie na kasę. Może mi tutaj ten gałgan nie włączy taśmociągu i mnie nie wciągnie gdzieś tam. A słuchajcie, moi drodzy, no może to nie wygląda jakoś super idealnie i regały byłyby lepsze. Przy czym spójrzcie obiektywnie. I tu każdy chyba się z was ze mną zgodzi, że zobaczcie, i dwa kartony, słuchajcie, papieru by weszły na jedną połówkę półki, czyli byśmy musieli cztery kartony mieć na cały regał i to i tak by było mało. W tej chwili zobaczcie, ile mamy kartonów tutaj. Mamy 8, czyli mamy dwa razy więcej plus dwie palety z papierem toaletowym, no bo my mamy, słuchajcie, z każdym papierem toaletowym. Tak, z każdego papieru, zobaczcie, mamy ten taki różowy, tu jest następny. Czyli mamy po dwie palety z każdym papierem. Ja to zrobiłem celowo i świadomie, żeby już nam tego papieru nigdy nie brakowało. I dlatego mogę sobie po cztery kartoniki symbolicznie na magazyn zamówić, żeby pracownicy to uzupełniali. Tylko też właśnie czekałem, jeszcze klienci chodzą, słuchajcie, zobaczcie. Dlatego, moi drodzy, nie warto, absolutnie nie warto sklepu zamykać o godzinie takiej 21. Dobra, zamówienie mamy, ale ja nie po zamówienie tu przyszedłem, tylko teraz się przyjrzeć, bo zobaczcie, tu mogę na przykład z jednej strony dać jeden papier toaletowy teoretycznie. Chciałbym zrobić tak, żeby każdego z tych produktów dosłownie były po cztery kartony, tego, które są na paletach, czyli tutaj można, dobra, jedna jest połówka, pasuje, to wiecie co, może sobie od razu to inaczej zrobimy. I tutaj wtedy... W sumie bez sensu, mogę przerzucić od razu. Zobaczcie. Każdego z tych produktów dużych, tak? Chciałbym, żeby były cztery kartony, bo to myślę, że wystarczy, więcej nie potrzeba. I potem mamy... też jest... A, bo... No to tego tytanu? Mamy ten tytan w ogóle? Teraz zgłupiałem. Trochę jest inna etykieta i zgłupiałem. Aha, bo ja tu znowu, kurczę, zaznaczam. Mamy. To czekajcie, od razu lepiej powyciągać. I potem zobaczymy, co zrobimy z tym miejscem na dole, nie? Się zastanowimy, co zrobimy z tym miejscem na dole. Co tu będzie, czy może jakoś to na papiery na przykład rozdzielimy. I tutaj sytuacja podobna by była z... Tutaj gdzieś były papiery. No to jeżeli papiery, to ta sama sytuacja. To tutaj dajemy jeden rządek papierów. Na razie niestety mamy, widzę, też i zielone... Więc nimi się nie musimy martwić. To w ogóle mam wrażenie, że gdzieś już było. Ale gdzie? Nie, no papieru nie chcemy tutaj. Niebieski był. Nie było niebieskiego, to był zielony. A dobra, wiecie co? Z papierem toaletowym możemy zrobić, widzowie, wyjątek. Słuchajcie, z papierem toaletowym możemy zrobić wyjątek. I go wstawić na 4. Zresztą zobaczymy, na ile nam miejsca, bo już więcej tych produktów chemicznych nie dojdzie. Już tam nic więcej z nowości nas, moi drodzy, nie czeka, więc ja myślę sobie, że tak. Oj, Jezu, się w głowie może zakręcić. Faktycznie, dobrze, że słuchajcie, bez shifta chodzę, więc jakby co, to ja też robię bez shifta. Dobra. Mamy. Też robię bez shifta, żeby nie zakręciło się w głowie, bo... Gdzie ten gałgan mi to... Aha, to było, dobra. Czekajcie, bo miał rację, dobrze odstawił. Ajajajajajajaj. No dobra, niech będzie. I tutaj jeszcze mamy dwa regały wtedy na kolei... Oje, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem mądrego? Czekajcie, bo już się zamotałem. Widzicie, na tym magazynie się można zamotać. Dobra, to są te białe. Jakieś płyny do pukania. Ale regał miałem zwolnić. Czy aż tyle byśmy chcieli? Kurczę, nie wiem, czy aż tyle byśmy chcieli tych...
tych płynów do płukania, ale poczekajcie, zastanowię się, bo z drugiej strony one będą się szybko kończyły, ale... Znaczy wiecie, jak się uprę... A, bo... To wiecie co? To nie jest głupie. Pod książkami damy i to będzie wtedy na 6. Dobra. Czyli płyny, reszta uzupełniająca może być faktycznie tutaj. Dobra. To nie jest głupie, moi drodzy. To nie jest głupie. To teraz tak. Jeszcze te czerwone do wiziru nam zostały. O. I po problemie. Jeszcze tu i tu. Jeszcze nam chyba został ten właśnie odkamieniacz. Czy usuwałem po to, żeby go dodać? No dobra. Tytan. No dobra, no i zobaczcie. I w ten sposób będziemy mieli więcej miejsca na te duże kartony i jakby to nie będzie żadnym tutaj problemem, czyli to, co stało obok, a już nie stoi. Coś stało obok, a już nie stoi. No dobra, porwał mi gagatek. A nie, to o to mi chodziło, to chciałem przestawić. I wtedy tutaj wstawimy papiery dwa nowe, no i gitarka. No i mamy i tak po 8 kartonów. Wiecie, niech gagatki za mnie uzupełniają, no bo widzowie, z jakiej racji, drogi widzu, ja tu mam latać z tym? Już się dosyć nalatałem z kartonami, prawda, widzu? Dosyć się nalatałem. Dobra, no to co, trzeba zakończyć dzień, chyba skończyły kasy działać. 181 klientów, brak produktów, ale zobaczcie, 14 tysięcy, czyli już przebiliśmy, moi drodzy, obroty, które robiliśmy na... Aha. Ładne inwestycjone teraz. Słuchajcie, przebiliśmy obroty, które robiliśmy na modzie More Customers, ale wiecie co? Dobra, słuchajcie, to jest już teraz, już tak e-maila już mi to nie odpowiada. Dobra, wiecie co? Regały wywalam. Trudno. Wiecie, że się odrobi życie. Życie odrobi się i teraz tak. Trudno, wywalam. Co to tam dla nas? 400 euro nawet, jak będzie trzeba, to się kupi. Co to dla nas, kochani? Jeszcze będę musiał ogarnąć, bo dużymi kartonami są ziemniaki i coś tam jeszcze jest dużym kartonem. Jak widzicie, się pomyliłem, ale papierów chyba nie zamawiałem. No to jeszcze raz lecimy. Po dwa nowe papiery trzeba zamówić. A, bo ja tu mam zamówienie, którego... Mam zamówienie, którego w końcu nie złożyłem. Dobra, ale papiery trzeba zamówić. Czyli jeden różowy, drugi... Jeszcze chyba pasta do zębów, jak dobrze pamiętam, nie była chyba zamówiona, a może była. Dobra, tam najwyżej będzie jedno więcej. Muszę znaleźć teraz na to oczywiście, moi drodzy, miejsce na półkach i dlatego zaczyna się prawdziwa, słuchajcie, zabawa. Tylko to się jakoś ręczniki nazywało. To było gdzieś tu na środku, kurczę. Co czasem się troszeczkę motam z tym. O, ręczniki papierowe Mola. Dobra, obok siebie były, nie zauważyłem. Za dużo jest tych papierów toaletowych. No i teraz zobaczcie. A Lenora? Czekajcie, my Lenora zamawialiśmy? To... A, by jeszcze coś innego jest. No to dobra, to wiecie co? To tego Lenora trzeba w takim razie tu wstawić. Zanim mi gościu gagatek to porwie, no już mi nie porywaj kartonu, spadaj na drzewo. Wiem, że chcesz pracować, ale... I w tej sytuacji... Tego Lenora też by trzeba gdzieś wstawić. Tu pod książki może? Jest puste miejsce, o. Ten Lenor też dobrze, żeby był. O, tu pod wodę wstawimy tam się... Albo... Na szczęście, słuchajcie, gagatek z ziemi mi nie porywa towaru, także jest to duży plus. Dobra, to tego Lenora też tutaj wstawimy na ziemię, bo on nie ma swojej półki jakiejś takiej specjalnej. Gościu, spadaj. No, spadaj mi. Co mi bierzesz? Patrzcie, jak się do pracy chłop garnie. No dobra. I tu będą papiery. No to mamy sprawę rozwiązaną. To są takie najbardziej dla mnie problematyczne te rzeczy, czyli papiery toaletowe i... No ale wydawało mi się... Aha, to są pewnie tutaj, tak?
Dobra, Oshi jedno za dużo zamówi. A nie, to nie, że za dużo, tylko to po prostu będę wstawiał na półki. Dobra. Bo ja, słuchajcie, teraz muszę to na półki powstawiać, ale tu się zaczyna teraz jazda. Ale już mamy najgorsze zrobione, czyli załóżmy. Będziemy według kolorów robili. No to tą mole wstawimy sobie tu. Jednak cały regał papierów pójdzie, tak jak tutaj. I one idą do dołu, tak? Aha, idą do dołu. No to już mi Gauguin karton porwał, no. Już za późno. Za późno, widzowie, bo mi Gagatek porwał karton. Ale na szczęście mamy jeszcze jedną molę. Widzicie? Dobrze. Czasem trzeba sobie dobrze jedno więcej zamówić. Widzu, drogi. Bo inaczej już byśmy byli w czarnej, wiecie czym, nie? Dobra. I tutaj będzie drugi. Sorry, jak czasem tak z przyzwyczajenia. Wybaczcie mi, kochani, jak z przyzwyczajenia czasem shifta nacisnę, bo jakby mi się wydaje takie te tempo mozolne, staram się też robić to w miarę szybko, żeby ten odcinek nie wiadomo ile nie trwał, no ale z takich rzeczy nie dzieje. Ja wlazłem do komputera przez drugą stronę, patrzcie to. Ej, bo mi porwie karton, uciekaj! Uciekaj, Gagatku! No i mi porwał karton, kurde! Widzowie, karton mi porwał. No i dobrze, że zamówiłem jeden więcej. Dobra, więc ja to sobie, słuchajcie, pouzupełniam. Ja to pouzupełniam. O, widzicie, jest niedogodność niestety. Niedogodność straszna z tym jest. Także słuchajcie, za blisko może regały mam poustawiane. Ja to sobie pouzupełniam już poza odcinkiem, bo myślę, że dla was no, nie będzie to aż tak interesujące. Chciałbym, żeby dzisiejszy odcinek troszkę krótszy był od poprzedniego i wtedy wam pokażę wyniki tego. Zrobimy sobie dniówkę i pewnie kupimy na następnym odcinku już te ostatnie licencje. No tutaj no, chodzenie po magazynie i uzupełnianie całej reszty to myślę, że nie jest dla was aż tak już interesujące. Ale możesz, drogi widzu, droga widzko, dać znać, jak ci się ten mój sklep po zmianach tutaj podoba, po przebudowie, po zmianach, proszę bardzo, możesz dać znać w komentarzu, jak ci się podoba. No ja jestem ze swojej pracy zadowolony, aczkolwiek mówię, zajęło mi to ładnych parę godzin, moi drodzy. Przestawiania regału za regałem, myślenia, kombinowania, ale zaczyna to wyglądać tak jakby zupełnie nowy sklep, jakby sklep przeszedł remont. Już pominę, że te płytki jeszcze, się do nich tak super nie przyzwyczaiłem, więc cały czas sprawiają wrażenie tej nowości. Na pewno coraz ładniejsze niż ta podłoga, która była. No i jakoś tak fajnie, fajnie, fajnie. Także dziękuję ci, drogi widzo, droga widzko. Pozdrawiam ciebie serdecznie. Miło mi, że oglądasz. Będę bardzo wdzięczny, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i do następnego odcinka. Trzymaj się, cześć.